Lubię pomagać ludziom i też pamiętam, odkąd byłem małym chłopcem, chodziłem z tatą właśnie na takie turnieje w Łowiczu i też później czynnie przyczyniłem się do tego, żeby co roku właśnie ten turniej organizować. Nasze drogi się zeszły przy okazji organizacji turnieju w 2012 roku i od tamtej pory z Maćkiem ściśle współpracujemy. Maciek pomaga nam w kontaktach z zawodnikami, w kontaktach z mediami. Bardzo często też pomaga nam zorganizować fanty na licytacje. I samo to, że turniej odbywa się w tym terminie, 28 grudnia, jest też podyktowane tym, że Maciek mógł tylko do nas w tym terminie przyjechać. Zdecydował się na to, żeby z tych kilku dni wolnego, które ma w grudniu, dwa przeznaczyć na to, żeby przyjechać do Łowicza, spotkać się z rodziną, no i zagrać w turnieju charytatywnym, co nas bardzo cieszy. Na turnieju jestem pierwszy raz, fantastyczna rzecz, naprawdę. Świetnie się gra i nie myślałem, że będzie aż tak wysoki poziom. Myślałem, że przyjeżdżamy i będzie, że tak powiem, mecz o złote kalesony. Okazało się, że wszyscy walczą jak lwy. Proszę bardzo, raper ze Dobrytyki, naprawdę świetnie się zgodzą. Na boisku Rybka. No, Rybura, najlepsza, średnia, droga, szybka. Wow. I teraz szansa na kontrę. Spokojnie, spokojnie. Ale jednak zatrzymana. Zatrzymana nasza. I jest, ale! No, proszę, bo jest... Ile sekundów został sam. Ale poradził sobie. Nieśmiertelny. Gramatik po prostu robi tutaj całą robotę na boisku. Najlepszy gość turnieju, bramka z turnieju! Eldo! Eldo! Eldo na bramce! 400 zł. 400 zł. Jest 500 zł. 500 zł po raz pierwszy. Bardzo złotą robotę raperzy robią. Nie wiem, czy Państwo podnosicie ręce. Generalnie, jeżeli sport łączy ze sobą zbieranie pieniędzy, jakiś fajny cel, to czemu nie?